где Мамед проигрывал каждому, там я возьму за Мамеда реванш, в каждом весе. 84, там, где Мамед проиграл, и там Бендеше мстил за Мамеда. Pół ciężkiej. Zapowiadałeś w trailerze, że to zrobisz i zrobiłeś to w klatce. Jak smakuje ten tytuł? Ty mówisz, że ty zabierasz pojeść, ty zabrałeś. Jak on teraz? Wkus, na wkus, jak on? Ja gotował się do tego. Ja zrobił to. Czucie nieopisujące. Pока jeszcze niczego nie понимаю. Ja przygotowywałem się do tego. Ja wygrałem, zrobiłem to. Nie do opisania uczucia. I na razie tego nie rozumiem jeszcze. W trailerze dosyć mocno się wypowiadałeś o Tomku, ale po walce chyba przyznasz, że twardym rywalem dzisiaj był dla ciebie. Ty w trailerze mówiłeś, że on niczego osobnego, ciebie nie udziwił, no сегодня pokazał charakter. Честно говоря, он делал ровно то, что я от него ожидал. Если бы я не знал, что он будет делать, я бы, наверное, так единогласно не выиграл. Szczerze mówiąc, to on zrobił dokładnie to, co od niego oczekiwałem. Jeśli bym nie wiedział, że on tak będzie walczył, nie oczekiwałbym tego od niego, to wszedłbym w wymianę i spróbowałbym to skończyć. Da, безусловно, on парень духовity. 5 раундов драться это непросто. Он 6 лет чемпионом непросто был, но все равно он не дрался с бойцами моего калибра, с такой разносторонностью, как у меня. Поэтому я его прочитал и я его расчленил. Trzeba przyznać, chłopak zawodnik charakter ma. Ma serce do walki, jest twardy, ale jeszcze nie spotkał się z takim szybkim, zwinnym i różnym stylem zawodnikiem. Mówiłeś, że chciałeś skończyć ten pojedynek przed czasem. Był werdykt i chyba będziesz dobrze wspominał polskich sędziów, bo moim zdaniem wykonali kapitalnie swoją robotę i to trzeba podkreślić, bo nie zawsze w Europie tak to wygląda. Ty mówiłeś, że zakończysz bój przed czasem, no zakończysz решением i ty должен przyznać, że sędzia zrobili хорошую robotę, co można nie często встретić. Ja сказал, że jeśli ja nie zakończę досрочно i jeśli dojdzie do решения судьи, to это будет единогласно в мою пользу. Я выполнил своё обещание. Ja dałem słowo, że jeśli nie skończę to przed czasem, to skończę decyzją jednogłośną i dotrzymałem swojego słowa. W jakiej kategorii wagowej chciałbyś się zmierzyć z Roberto Soldiciem? Obronić ten pas w kategorii do 93 kg czy w kategorii średniej? W jaką wysokość bym chciał podracać? 84. Gdzie Mamed przegrywał każdemu, tam ja wezmę za Mameda rewanż, w każdym wysokości. 84. Tam, gdzie Mamed przegrał i tam będę się mścił za Mameda. Jeżeli by zaproponował Tomek natychmiastowy rewanż, przyjąłbyś to wyzwanie? No bo myślę, że po tylu latach też posiadania tego pasa przez Tomka, no taki rewanż też trochę by u ciebie należał. Jeśli Tomek przedłoży сразу rewanż, przyjmiesz ty, tak jak on 6 lat był czempionem? Ja думаю, ему надоело być czempionem. Пускай чуть-чуть попробует подраться в предварительном карте. А я пока буду наслаждаться и ждать решения руководства. И, соответственно, я не отказываюсь от реванша, но это все зависит от моего тренерского лагеря, штаба. Myślę, że Narkunowicz się znudziło być mistrzem. Niech troszeczkę zawalczy na karcie głównej, ja będę walczył w main evencie, ale nie odmawiam niczego, po prostu muszą zdecydować o tym moi trenerzy i włodarze KSW. A jak sądzisz, jak przyjmą ci kibice KSW, bo wielu z nich na pewno ucieszyło się, że Tomek Narkun nie jest już mistrzem, nie był do końca lubiany. Jak ty думаешь, jak fanaty zareagują na twoją pobiedę? Ja думаю, oni będą rady, ponieważ большое количество polskich fanatów pisali mnie. Видно, что ему Томаш поднадоел. Я им предоставил эту радость. Теперь новый чемпион. Радости, радуйтесь, ребята. Myślę, że polscy fani ucieszą się z mojej wygranej. Tak jak pisali mi, bardzo dużo osób mi pisało, że kibicują mi i trzymają kciuki. I myślę, że dałem im to, co chcieli. Czy pojedynek z Tomaszem Narkunem był najcięższą twoją wygraną walką w karierze? Был ли бой с Томашем самым сложным в твоей карьере? Нет, нет, честно говоря, нет. Наверное, самый сложный бой в моей карьере был с чемпионом ONE FC Игорем Свиридом, с одним из крутейших бойцов вашей страны, Петр Штрус. Ну и, в принципе, я думаю, все. Не был то найчастший мой бой. Один из найчастших моих боев, то было с Игорем Милори.
Игорь Свирит. Игорь Свирит, мистер One FC. И, очевидно, jednym z mocniejszych bijących, jednym z lepszych, Piotr Kimstrusa. To ja bym chciał się zapytać, jak się czujesz w ogóle w tej kategorii półciężkiej, bo no, wiadomo, że jesteś naturalnym średnim, więc jak ci się walczyło w tej wyższej kategorii? Jak ty sobie czujesz, to jest tak, jak ty bojec 84? No ja nie pierwszy bój prowadził 93 kg, no skażę честно, to był jeden z krótszych bojów w tym wiesie dla mnie. I to nie jest mój pierwszy, moja pierwsza, to nie jest moja pierwsza walka w 93, ale to na pewno jest jedna z lepszych.